Jak radzić sobie z poczuciem winy, że nie wychowaliśmy dzieci wystarczająco dobrze, bo po prostu nie mieliśmy wiedzy, a teraz dzieci są już dorosłe? Otóż, moi drodzy, chcę powiedzieć dobrą wiadomość, radosną, mianowicie sumienie nie działa wstecz i odpowiedzialność nie działa wstecz. Jeżeli teraz sobie uświadamiacie, wiecie więcej na temat wychowania, celów, metod wychowania, mówiąc tak technicznie, o co tu chodzi, to teraz jesteście zobowiązani, jako rodzice nawet 50-letnich dzieci, żeby teraz tak na nich oddziaływać. Kiedy macie kontakt, kiedy dzwonicie, kiedy świętujecie imieniny czy święta, podejmujecie rozmowy, delikatnie, ale konkretnie 2-3 zdania co do podstawowych zasad, co do waszej mądrości, którą żeście osiągnęli. Tu i teraz jesteście odpowiedzialni, żeby obecną wiedzę wychowawczą wykorzystywać. Natomiast nie zadręczajcie się za wstecz, bo jeśli nie mieliście takiej wiedzy i robiliście, powiedzmy, błędy, mieliście na przykład miłość z rozpieszczaniem, aleście myśleli, że to jest miłość, że tak najbardziej pomagacie, to Pan Bóg to wie, żeście działali w dobrej woli i według tamtej świadomości i nie ma do was żalu. I wy też nie miejcie żalu. Gdybyście mieli obecną wiedzę i teraz nadal mylili na przykład miłość z rozpieszczaniem, czy nie zwracali uwagi błądzący, myśląc, że to jest miłość, no to już wtedy już będzie problem. Bo już wiecie, że to nie miłość, tylko naiwność. Ale za przeszłość Pan Bóg nas rozlicza z ówczesnego sumienia, z ówczesnego stanu wiedzy. Teraz dajcie dobry przykład, teraz podpowiadajcie dzieciom to, co dobre i to wasz, nie możecie nic więcej zrobić, a Bóg rzeczy niemożliwych nie oczekuje, bądźcie spokojni. I przy okazji też wspominałem przy któregoś wieczora, ale tu dodam, że nawet jak sami w czymś błądzicie, a nikt z nas nie jest Bogiem, macie prawo mówić dzieciom i małym, i dużym o tym, co najlepsze, o przykazaniach, o życiu w czystości, odpowiedzialności, wolności. A jak dzieci powiedzą, mamo, tato, a ty jak żyjesz, ty też masz jakieś słabości, a mnie tak pouczasz. Synu, córko, kocham ciebie i dlatego nie mam nic przeciwko temu, żebyś był mądrzejszy i szczęśliwszy niż ja. Czy mądrzejsza i szczęśliwsza niż ja. Więc nie bójcie się mówić to, co Jezus, podpowiadać najlepszą drogę życia, a jak choćbyście sami z jakichś względów tą drogą nie poszli wcześniej czy teraz nawet, bo właśnie odpowiedź jest prosta. Ja ci nie mówię, synu, córko, naśladuj mnie, tylko naśladuj Jezusa. A ty, mamo, tato, dlaczego pierwsza nie naśladujesz? Niestety, no nie potrafię, przynajmniej na razie chcę, ale nie potrafię, czy plączy się za mną historia, czy mam moje słabości, ale ty możesz być lepszy ode mnie. Dlaczego, synu, czy córko, nie możesz być lepszy, szczęśliwszy, dojrzalszy? Nie mam nic przeciwko temu.